przedszkolu samorządowym nr 3 Miś Uszatek w Słubicach odbyła się uroczystość pożegnania sześciolatków. Dziś dzień pełen emocji. Rano do południa żegnaliśmy się z sześciolatkami jako przedszkolaki. Wszystkie grupy przygotowały piosenki, wiersze, drobne upominki na pamiątkę do szkoły. A teraz było takie pożegnanie oficjalne z rodzicami. Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny. Śpiewały, tańczyły, recytowały. Naprawdę pięknie, wzruszająco. Nie jedna łza się polała. Trudno się żegnać z dziećmi, jeśli się jest z nimi przez 4 lata. Są różne sytuacje, bierzemy udział w różnych eventach, bierzemy udział w różnych konkursach, wydarzeniach, zżywamy się. Niejednokrotnie jesteśmy mamą, ciocią i ocieramy łzy dziecięce, bo przecież tych łez jest i sytuacji jest mnóstwo. Odpowiadamy na mnóstwo pytań, ale to jest takie piękne, to jest takie wzruszające i cudowne, więc każdego roku trudno nam żegnać się z sześciolatkami. A ta grupa Stokrotki naprawdę była szczególna. Wiele talentów, wiele wspaniałych dzieci, wspaniale współpracujący rodzice, także szkoda, ale cieszymy się, że mają też młodsze dzieci i zostaną z nami. Teraz przed sześciolatkami kolejny, tym razem dłuższy, bo szkolny etap na ścieżce ich edukacji. Życzymy więc wszystkim misiowym absolwentom powodzenia.